Korzystając z mojego linku afiliacyjnego, wspierasz kanał Do Diabła z Grami. Link w opisie. Kanał Do Diabła z Grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue. www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Do Diabła z Grami, a w dzisiejszym odcinku najciekawsze nowe gry na Nintendo Switch. Moi drodzy, krótki odcinek, aczkolwiek tak czuję, że tutaj dla Was przygotowałem dzisiaj kilka naprawdę ciekawych perełek, tak więc rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie mi łapkę w górę i lecimy. Moi drodzy, pierwszą z gier jest Deathrone. No i jest to generalnie rzecz biorąc gra od studia, które przedtem wyprodukowało całą masę jakichś takich delikatnie popierdółkowatych platformerów, tak, które tam można było kupić na Nintendo eShop za 5 zł. A teraz zrobili coś nowego, grę, w której będziemy wcielali się w młodego chłopaka, który steruje mechem. No i z tego co widzę po recenzjach, no to tytuł zbiera naprawdę mega dobre oceny, słuchajcie. Ci chwalą sobie taki na maksa oldschoolowy gameplay, jak na przykład możemy mieć, żeby daleko nie szukać, no nie wiem, w Shovel Knightie czy w Infernaxie, tak, wiecie, typowo 8-bitowa rozgrywka. Dodatkowo jeszcze, podobno gra posiada naprawdę świetne starcia z bossami, bardzo ładną oprawę graficzną, oczywiście w ramach tutaj, wiecie o co chodzi, tego stylu, tak, pixel artowego. No i jest gratką dla miłośników właśnie gier, że tak powiem, z ery 8-bitów i jest to ta gra jest też w naprawdę mega niskiej cenie, ponieważ z tego co ja widzę, to można ją kupić tutaj za poniżej 4 dyszki, więc myślę, że taka kwota za całkiem niezłego platformera jest jak najbardziej okej, ale jeżeli, słuchajcie, nie chcecie skakać po platformach za pomocą mecha, tylko na przykład chcielibyście sobie poskakać razem z kolegą, koleżanką, mężem, żoną, dziadkiem, babcią, tatą, mamą, no to możecie, słuchajcie, zrobić to wspólnie w grze, która nazywa się River Tales, ponieważ w grze generalnie rzecz biorąc będziemy sterowali chyba kotkiem, jeżeli dobrze pamiętam, i żabką, tak? No i gra została napisana pod dwuosobowy koop. Ta gra opiera się generalnie na takich, wiecie, zręcznościowych zagadkach. Na zasadzie, że wiecie, na przykład jedno zwierzątko musi pójść tam kręcić jakąś wajką, która będzie podnosiła windę, na którym będzie drugie zwierzątko i tak dalej, i tak dalej. Na końcu każdego poziomu czeka na nas boss. Gra wygląda generalnie rzecz biorąc bardzo ładnie, tak lekko i przyjemnie. No i oczywiście, jeżeli ktoś z Was jest samotnikiem i nie chce grać z kimś, a mimo wszystko poskakałby sobie żabką, no to może to zrobić również w pojedynkę, ponieważ wtedy gra nam daje sterowanie bardzo podobne do tytułu, który nazywał się Brothers: A Tale of Two Sons, tak? Czyli jedną gałką będziemy sterowali jedną postacią, a drugą gałką będziemy sterowali drugą postacią. Dla fanów koopów jak najbardziej spoko. Myślę, że to może być ciekawy tytuł. The Legend of Heroes Trials Through Daybreak, moi drodzy. Jest to, słuchajcie, najnowsza część, czy najnowsza część dla nas, ponieważ ta gra już się ukazała już w Japonii, łohoho, trochę czasu temu. Jest to kolejna część z legendarnej już serii dla oczywiście maniaków japońskich RPGów The Legend of Heroes. Jest to, słuchajcie, gra, która nie kontynuuje znanych nam wydarzeń z poprzednich części, tylko daje nam tutaj nową ekipę, w której w skład wchodzi właśnie między innymi ten nasz głównodowodzący detektyw, tak? Taki, wiecie, detektyw od zadań specjalnych. No i do tego detektywa przychodzi pewna dziewczyna ze zleceniem, którego nie może odmówić. Gra posiada naprawdę bardzo ładną grafikę, zaawansowaną fabułę, piękny i bardzo pieczołowicie wykreowany świat, ponieważ jest to część naprawdę ogromnego uniwersum. No i generalnie rzecz biorąc, sprzedało to się wszystko na tyle dobrze i dostało na tyle dobre oceny, że już zapowiedziano dla nas Trials Through Daybreak 2, tak? Który ukaże się w przyszłym roku i ja w tym momencie, jak to wiecie, no w końcu jesteście moimi tutaj wspaniałymi widzami, mam do Was wielką prośbę. Jak ktoś to ma, niech mi napisze, jak mu się w to gra w komentarzu, a generalnie rzecz biorąc jeszcze chciałbym się mega mocno dowiedzieć, od której części rozpocząć granie w Trialsy, tak? Byłoby naprawdę mega spoko. Kolejna gra to taka bardziej ciekawostka. Mnie to raczej nie interesuje, ale może ktoś z Was zainteresowany będzie. Jest to Bleach Brave Swords i jest to, słuchajcie, tytuł, który jest takim, no powiedzmy, że japońskim RPG-iem akcji, taką ściekanką, która jest bardzo mocno oparta, w sensie jest jej ekranizacja, jest to ekranizacja, tak, mangi i chyba też anime, jeżeli się nie mylę oczywiście. Na pewno się nie mylę, że mangi, ale czy anime to nie wiem. No i co, no słuchajcie, chodzą ludziki, chlastają, jeżeli są to jacyś fani właśnie tego Bleacha, no to myślę, że to będzie dla Was dobry tytuł, ponieważ gra zbiera oceny rzędu 8 na 10, 7 na 10, tak więc pod kątem gameplayu jest
Bardzo dobrze, nie dla mnie oczywiście, ale wiecie, myślę, że warto, nie? O, i tu jest teraz, mam dla was jeszcze grę, o której zapomniałem powiedzieć wam przy premierach, tak? I to jest błąd, ponieważ tytuł jest naprawdę dobry i jest to One Piece Odyssey. Jest to, słuchajcie, gra, która została stworzona chyba przez gości od Dragon Quest 11, więc to powinien być już znak jakości. I przy tym okazała się na PlayStation 5, a teraz ląduje na Nintendo Switch. Jest to, słuchajcie, japoński RPG z turowym systemem walki, z zarąbiście wyglądającym światem, bardzo ładną grafiką, ogromem zadań pobocznych, no i jest to, wiecie, też ekranizacja mangi, anime, a także serialu One Piece, chyba Odyssey, tak to się nazywa? Ten o piratach, no przecież wiecie, nie? No i generalnie rzecz biorąc powiem wam tak, no ja to mam na PS5, pograłem kilka godzin, bawiłem się bardzo, ale to bardzo dobrze, aczkolwiek wiem, że gdybym był fanem komiksu, tak, no to na pewno bym tutaj wyciągnął z tej gry dużo więcej, ale też ona zebrała dobre oceny, nie jest to co prawda może taki największy, taka największa świeżynka na Nintendo Switch, ale dla fanów myślę, że tutaj jak najbardziej, a też jeżeli jesteście fanami po prostu japońskich RPGów i chcecie zagrać sobie w dobry tytuł, no to tutaj jak najbardziej jest tytułem dobrym. Dalej, moi drodzy, Ace Combat 7, co prawda ta gra ma się ukazać 11 dopiero, ale myślę, że warto jest o niej wspomnieć. Ja w Ace Combaty grałem jeszcze na pierwszym PlayStation i zawsze mi się te gry strasznie podobały pod kątem tej takiej, tego przyjemnego sterowania samolotem, tak? Naprawdę w tych grach się mega fajnie lata, rąbiemy do przeciwników za pomocą naszych karabinów i rakiet, zestrzeliwujemy różne obiekty, to wszystko w naprawdę dobrej grafice, plus dodatkowo gra posiada jeszcze naprawdę bardzo ładne wstawki CGI i interesującą fabułę. Myślę, że dla fanów samolocików i nie tylko, będzie to pozycja naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąca w tym miesiącu. No i na samym końcu, moi drodzy, Battle Cats Unite. No i jest to, słuchajcie, gra, która przypomina trochę taki Tower Defense, no bo mamy swoją tutaj część ekranu, swoją bazę, do której nie możemy dopuścić wrogich kotków. No i będziemy tutaj rozstawiali kotki, kupowali lepsze kotki, nowe kotki, silniejsze kotki, kotki z karabinami i tak dalej. No, już się rozkręciłem, ale na to, na co bardzo mocno narzekają gracze, to fakt, iż gra jest podobno bardzo mocno wykastrowana z kontentu pod kątem wersji japońskiej. Jeżeli ktoś ma z tym styczność i wie na pewno, to bardzo chętnie bym się dowiedział, ponieważ jest to naprawdę dla mnie interesujący temat. No i to tak naprawdę tyle, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję za uwagę. To były najciekawsze nowe gry na Nintendo Switch. Może coś dla siebie znajdziecie, może nie, ale mam nadzieję, że znajdziecie czas, żeby wpaść na mój Patronite, na grupę do Diabła z Grami, na moje social media, Michał Waleszczyński list na Instagramie, na, moi drodzy, zostawić coś po sobie w komentarzu oczywiście i korzystać koniecznie ze sklepu, ze linku do sklepu Perfect Blue, który znajduje się w opisie do tego filmu, ponieważ właśnie dzięki temu linkowi wspieracie również mój kanał, no i też możecie sobie kupić kilka naprawdę fantastycznych gier, ponieważ tak jak wszyscy wiemy, no Perfect Blue, najlepszy sklep na świecie. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Na razie, cześć!